Sposobów na rozpoczęcie działalności społecznej jest wiele. Wiemy też jednak z praktyki, przynajmniej jest to też moje doświadczenie, że im wcześniej się zacznie, tym potem łatwiej jest działać, bo po prostu wsiąknie nam to w krew. Z jednej strony możemy się inspirować społeczną działalnością rodziców czy innych bliskich dorosłych, ale z drugiej strony możemy mieć inspirujących nauczycieli czy kolegów i koleżanki w szkołach, gdzie funkcjonują różnego wolontariaty i przede wszystkim samorząd szkolny, samorząd uczniowski. W teorii, zgodnie z literą prawa, członkiem samorządu szkolnego jest każdy uczeń, jest każda uczennica. Jednak to jeszcze nie oznacza żywego zaangażowania w życie szkoły. Jak samorząd uczniowski wygląda w praktyce, jak działać w praktyce, czy ma to jakieś korzyści, co to tak naprawdę daje. O tym wszystkim rozmawiałam z Natalią Karbowską, 17-letnią przewodniczącą jednego z techników w Opolu, która jest zaangażowana w różnego rodzaju działalność społeczną już od jakiegoś czasu. Co ciekawe, to zderzenie podczas tej rozmowy z postrzeganiem różnego rodzaju działalności, kiedy tak naprawdę dzieli nas niecałe pokolenie. Przykładem może być, czy to sposoby komunikowania, które Natalia wraz z innymi osobami zaangażowanymi w działalność społeczną w szkole stara się dostosować do uczniów i do uczennic, więc wybiera te kanały marketingowo tak, by były one jak najbardziej skuteczne. No tu nie będzie pewnie zdziwienia, że głównie chodzi o media społecznościowe, o Instagrama czy o zabawę z TikTokiem zamiast tradycyjne plakaty czy marketing outdoorowy, na którym młodzież zwraca coraz mniej uwagi. Drugą kwestią są także problemy, które mają szkoły, ma społeczność szkolna po pandemii. To są kwestie związane z integracją. Kiedy przez kilka lat młodzież nie spotykała się w realu face to face ze swoimi rówieśnikami, zabrakło sposobów na budowanie więzi społecznych, które są też tak istotne, kiedy chodzimy do szkoły. Jednym z celów Natalii jest właśnie budowanie takich więzi społecznych, właściwie odbudowywanie ich po pandemii. W jaki sposób dbać o integrację młodych i czy to przekłada się na chęć tworzenia społeczeństwa obywatelskiego i na partycypację, także nie tylko w szkole, o tym wszystkim w dzisiejszej rozmowie. Także zapraszam Was serdecznie i zachęcam. A rozmowa z Natalią to nie jedyna, którą przeprowadziłam z osobami młodymi. Na kanale znajduje się już kilka, między innymi z Jadwigą Mizerską czy z Mateuszem Gwóździem. To wszystko młodzież czy młodzi dorośli, którzy mają na swoim koncie już jakieś dokonania i którzy tak naprawdę wiedzą, że ten ich aktywizm społeczny nie skończy się za chwilę, tylko będzie trwał najpewniej całe życie. Także zachęcam Was też do po prostu lokalnego działania. Do zobaczenia i zapraszam na rozmowę. Partycypacja młodych jest istotna i to niekoniecznie w trzecim sektorze, ale już w tym otoczeniu najbliżej ich, czyli w szkole. Dzisiaj moją gościnią jest Natalia Karbowska, przewodnicząca jednego z samorządów uczniowskich w Opolu, a z tej strony mówi do Was Agata Kępa. Cześć! Cześć! Cześć Natalia, Ty pomimo swojego młodego wieku jesteś już od jakiegoś czasu związana tak naprawdę aktywnie z działalnością pozarządową, bo właśnie działasz w samorządzie uczniowskim. Przez pewien moment byłaś też powiązana z Młodzieżową Radą Miasta Opola. Z czego się to bierze? Czy partycypacja młodych jest dla Ciebie istotna? Owszem, jest bardzo istotna. Przez to możemy zachęcać też ludzi do udzielania swojego głosu. Możemy się angażować. No i jako samorząd oczywiście możemy wychodzić z inicjatywą do takich osób, które również się interesują tymi rzeczami. Tak. A jakbyś mogła powiedzieć, skąd w ogóle się wzięło Twoje takie zainteresowanie działaniem społecznym, działaniem w samorządzie, a wcześniej Młodzieżowej Radzie Miasta? Czy to daje jakieś plusy, czy to ma jakieś korzyści? Nie ma żadnych korzyści tak praktycznie z tego.
do działania w sumie zmotywowało mnie to, że chciałam pokazać swoje zdanie oraz chciałam zmienić coś w swoim otoczeniu. Czyli w sumie tak, można mówić, że taka chęć zmiany tego otoczenia i takie działanie w jakiś sposób jest korzyścią. Rzeczywiście trudno jest czerpać korzyści materialne z działalności w trzecim sektorze, z działalności w jakichś organizacjach pozarządowych czy partycypacji społecznej, zwłaszcza w młodym wieku, kiedy mówimy o samorządzie uczniowskim czy Młodzieżowej Rady Miasta, wtedy nie mamy żadnej diety radnego, jak to bywa w późniejszych latach, już w tych dorosłych radach gminy i tak dalej. Ale jednak możemy mieć realny wpływ na swoje otoczenie, na to, co nas dotyczy. Czy to też jest jedna z tych rzeczy, która ciebie przekonała? Tak. To również jest jedna z wielu rzeczy, która mnie do tego przekonała. Młodzież, czyli też między innymi ty, z niektórych narzędzi demokracji bezpośredniej może korzystać już od najmłodszych lat tak naprawdę. Tutaj znowu jesteśmy przy tym samorządzie szkolnym, samorządzie uczniowskim. Można w nim nie tylko aktywnie uczestniczyć, ale także jest możliwość wybrania po prostu kogoś bądź bycia samym jednym z takich przedstawicieli samorządu uczniowskiego. Chociaż według prawa samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie, to wiemy, że w praktyce nie wygląda najczęściej tak to działanie, że wszyscy się angażują. Kto tak właściwie tworzy ten samorząd szkolny już tak w praktyce? Jak to wygląda w twoim przypadku? W moim przypadku wygląda to tak, że samorząd tworzy oczywiście przewodniczący, dwóch zastępców oraz osoby odpowiedzialne za u nas nazywaną szkolną grupą medialną. Tak, do tego jeszcze dochodzi oczywiście dyrektor, który no jednak ma nad nami czujność, że tak to powiem, oraz nauczyciel wybrany na stanowisko opiekuna samorządu. Czyli tak naprawdę takim clue działania to jest zaledwie kilku uczniów plus jakby osoby dorosłe, które pomagają. Tutaj na pewno jest bardzo istotna rola właśnie czy to tego nauczyciela, nauczycielki sprawującej opiekę nad samorządem czy dyrektora, żeby też wspomagać tych uczniów i ich informować, jakie są ich możliwości. Co tak naprawdę szkolny samorząd może zmienić? Jakie są jego kompetencje? Działalność samorządu szkolnego ma tak naprawdę też różne jakieś źródła działania, różne cele, różne rzeczy taki samorząd robi. W jaki sposób uczniowie i uczennice między innymi z tej szkoły, w której ty działasz, mogą się dowiedzieć właśnie o tych rzeczach, które samorząd uczniowski robi. Jak wygląda komunikacja samorządu, przedstawicieli samorządu z całym gremium uczniowskim? A więc tak, jeżeli chodzi o przekazywanie informacji, no jesteśmy na bardzo zaawansowanym poziomie. W sumie tak jak większość już teraz szkół średnich, czy już nawet podstawowych. Korzystamy z platformy każdemu znanej, Instagram. Tam na naszym koncie mamy praktycznie całą szkołę, która nas obserwuje i tam głównie wstawiamy wszystkie posty i różne informacje na temat przyszłych eventów czy też kursów. Ale również istnieje strona internetowa, gdzie również regularnie są wstawiane wszystkie informacje. Ale poza tym jeszcze praktykujemy rozwieszanie różnych ulotek i ogłoszeń takich w formie papierowej. Czyli tak naprawdę ta komunikacja przebiega wielotorowo. Nie skupiacie się tylko na mediach społecznościowych, ale także jesteście obecni w innych miejscach w internecie. No i można was spotkać też w szkole na żywo, tak? Dokładnie tak. Jakie plusy, a jakie minusy mają te jakby źródła komunikacji, te właśnie drogi komunikacji? Czy widzisz, że uczniowie, uczennice którąś z tych opcji wybierają najchętniej i najczęściej? Najchętniej wybierane są kody QR. To jest jedno z najbardziej pożądanych przez naszych sposobem komunikacji. No, najmniej cieszą się te papierowe. Zrobiliśmy pewien test,
Powiesiliśmy tylko i wyłącznie te, nie dając żadnej informacji na stronie internetowej ani na Instagramie. No mało uczniów było poinformowanych, pomimo tego, że plakaty były tak naprawdę wszędzie. No tak, bo to właśnie też jest kwestia tego marketingu outdoorowego, tego zewnętrznego, że z jednej strony jest on wszędzie i mogłoby się wydawać, że to dosyć łatwo w taki sposób plakatem do kogoś dotrzeć, ale z drugiej strony tak często mijamy te plakaty już nie tylko w przypadku szkoły, ale tak naprawdę w przypadku całego otoczenia, że często trudno się jest dobić. Sama wiem właśnie, jak wygląda moje zwracanie uwagi na takie plakaty. Mam dużo bardziej wyostrzony wzrok, kiedy wiem, że jeden z takich plakatów, za który ja jestem odpowiedzialna, gdzieś wisi, to wtedy ich szukam w różnych punktach w mieście, ale poza tym tak naprawdę niekoniecznie. Powiedziałaś o tych kodach QR. Jestem ciekawa, na jakiej zasadzie u Was to działa. Czy to jest taka droga komunikacji, z której chętniej korzysta właśnie to Twoje pokolenie, pokolenie młodych osób. Sama też lubię właśnie te opcje, ale zastanawiam się, czy na przykład pokolenie moich, czy Twoich rodziców, gdyby miało w ten sposób się dowiadywać, czy też dla nich to by było takie intuicyjne. A więc tak, głównie polega to na tym, że kody generujemy do Instagrama, do TikToka, ale... No TikToka prowadzimy ze względów humorystycznych raczej, takie for fun bardziej, ale również gdy są zapisy na różne wycieczki, no już nie praktykujemy zapisów na standardowych papierach, ale właśnie przez formularze. Cieszę się bardzo, że pokazuje, że ta komunikacja, te sposoby komunikacji są dostosowane do odbiorców. Myślę, że to jest coś, co też jest bardzo cenne z takiego marketingowego punktu widzenia, żeby się kontaktować w ten pożądany przez odbiorców sposób. Stąd też pewnie ten szereg decyzji o przeniesieniu tej komunikacji do sieci, czy o rozwoju właśnie, tak jak mówisz, platformy internetowej, bo gdy to porównywałaś z tym działaniem na żywo i tylko plakatami, to nie przynosiło to aż takich efektów. Czyli wiemy już, że jednym z takich wyzwań przed samorządem uczniowskim, który stoi, to jest właśnie ta komunikacja z uczniami. Zwłaszcza, że nie ma raczej za bardzo w trakcie roku szkolnego jakichś zebrań, jakichś spotkań, gdzie rzeczywiście można w łatwy sposób dotrzeć do wszystkich uczniów. Wiemy już, w jaki sposób się komunikujesz, a powiedz w takim razie, co ty najczęściej komunikujesz takim uczniom? Co możesz robić jako przewodnicząca, co organizujesz, jak ten samorząd uczniowski działa na co dzień? Głównie zajmuję się organizacją różnych eventów oraz dni tematycznych. W mojej szkole po COVID-zie no, nastała cisza grobowa wręcz. Nic się praktycznie nie działo, nie było żadnych dni tematycznych. No, z racji tego, iż zainteresowałam się jednak tą szkołą, i wszystkim, co dookoła jest, zaczęłam organizować różne tego typu właśnie atrakcje dla uczniów, po to, by szkoła była jednak też miejscem nie tylko do nauki i egzaminów, ale żeby coś jednak wnosiła też miłego do towarzystwa. Tak, to na pewno też jest bardzo cenne. A z czym właśnie w tym popandemicznym okresie, czy w pandemicznym okresie myślisz, że szkoła miała największy problem? I czy udało się już wrócić do tych czasów sprzed pandemii? Czy na tyle się wszystko zmieniło, że w ogóle możemy mówić już o takiej nowej rzeczywistości, że wszystko działa inaczej? No niestety nie, problem jest z integracją uczniów. Nie wolą się zamykać w domu i na przykład grać w różne gry komputerowe. Ten kontakt i chęć zabawy no jednak trochę ugasł przez całą pandemię. I już uczniowie niestety nie są zbytnio chętni do brania udziału w różnych atrakcjach. No nie mamy na to wpływu w tym momencie. Ale to się zmieni.
Właśnie. No i w jaki sposób dbać o to, żeby się to zmieniło, w jaki sposób zaangażować to młode pokolenie, zacząć jakby działać w jakiś taki integracyjny sposób, żeby ono się włączyło w samorząd uczniowski, czy w ogóle w jakiekolwiek inne działania. Na pewno trzeba odświeżyć pewne pomysły. Mhm. No, parę lat temu powstało coś takiego jak Dzień Plecaka. Było to bardzo modne. Nie wiem, czy widziałaś, na TikToku było tego mnóstwo. Tak. I właśnie przez takie pomysły możemy tych ludzi zintegrować. Tak, tak. Właśnie dotarł do mnie Dzień Plecaka. Ja od tego roku też uczę w szkole, więc jestem ciekawa, czy w tym roku na przykład w szkole, w której też na co dzień pracuję, odbędzie się coś takiego. Zawsze to też przełamuje, myślę, takie bariery sztywne i trochę sprawia, że ta szkoła wychodzi właśnie z takiej ramy, gdzie tylko trzeba siedzieć grzecznie w ławkach i się uczyć i dodać do tego coś innego, bo przecież rozwijać się jako młodzi ludzie w ogóle, jako ludzie niekoniecznie młodzi, możemy na przeróżne sposoby, a niekoniecznie tylko na ten jeden konkretny. I też na pewno cenne jest to, żeby takie działanie, partycypacja, samorząd uczniowski, żeby to wszystko pokazywało, że można rozwijać się na wiele różnych sposobów. Dokładnie tak. Co ciebie w ogóle przekonało w takim razie, żebyś zaczęła tak działać? Już powiedziałaś o tym, że chętnie dołączyłaś dlatego, że chciałaś coś zmienić. Czy to był jedyny powód, czy coś innego jeszcze sprawia, że chcesz się angażować w tą twoją codzienność poprzez samorząd? Właśnie głównym powodem było to, że chciałam jednak zmienić to otoczenie. Mhm. Jak i pokazanie swojego głosu. W tym momencie głównie chodzi o to, że bardzo spodobało mi się być przewodniczącą i kontakt z ludźmi już po tych 2 latach, no jest dla mnie naprawdę czymś wyjątkowym. W zupełnie inny sposób teraz rozmawiam z tymi samymi ludźmi, co 2 lata temu. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale no, taka jest rzeczywistość. A co było dla ciebie takim największym wyzwaniem i zaskoczeniem, kiedy zaczęłaś działać w szkole, angażować się w samorząd uczniowski? Moim głównym zaskoczeniem było to, że musiałam sama napisać scenariusz. Tak. I to było bardzo duże wyzwanie. O dziwo. Czyli tak naprawdę te wyzwania, zaskoczenia mogą być bardzo różne. To też na pewno pozwala się zmierzyć ze swoimi różnymi słabościami i tak wyjść ze strefy komfortu. Co może zachęcić w takim razie inne osoby, żeby też wychodziły z tej strefy komfortu i mierzyły się z takimi wyzwaniami jak ty? Myślę, że na pewno nie zmusimy tych osób do działania. Bo jeżeli ktoś chce działać, to prędzej czy później zacznie, zainteresuje się tym tematem. Też tak praktykujemy właśnie u nas w szkole, że jeżeli ktoś nie chce brać udziału w apelu, okej, ale no nie zmuszamy po prostu. Czyli w takim razie jest to taka bardzo duża swoboda i kładzenie nacisku na wolność. To myślę, że też jest cenne, bo daje tą możliwość wyboru, a właśnie w tej możliwości wyboru, na tej możliwości też opiera się demokracja bezpośrednia i brak głosu w jakiś sposób też jest głosem, także widzę, że to też jest jeden ze sposobów. A czy widzisz, że na przykład przez takie skuteczne działania komunikacyjne, które też prowadzisz jako przewodnicząca, więcej osób jest zainteresowanych tym, co się dzieje w szkole? Tak, widać tą różnicę gołym okiem. Mamy o wiele więcej chętnych do zaangażowania się, odkąd prowadzimy ciąg informacyjny przez Instagrama. Mhm. No, tyle. Czyli też to na pewno jest bardzo cenne i znowu pokazuje, że ta komunikacja tak naprawdę to podstawa, bo bez niej nie da się, jeśli się nie dowiemy, że coś działa, nie dowiemy się, że coś jest, to trudno jest w jakiś sposób się do tego włączyć. To wszystko, o czym mówimy, można właśnie wrzucić do takiego worka definicyjnego demokracji bezpośredniej czy partycypacji, zaangażowania, głównie tutaj na przykładzie młodzieży, młodych osób,
częściowo też młodych dorosłych. Czym w ogóle dla Ciebie jest takie zaangażowanie społeczne? Czym dla Ciebie jest demokracja bezpośrednia? Według mnie jest to na pewno możliwość wychodzenia z inicjatywą, jak i realizowanie jakichś zadań. Mhm. Również w ten sposób możemy zrzeszyć szkołę do takiego stopnia, że szkoła nie będzie jedynie nauką i egzaminami, ale również czymś przyjemnym. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Trzymam w takim razie kciuki za Twoje dalsze działania. Mam nadzieję, że uda Ci się zaktywizować i zintegrować Twoją szkołę. No i życzę powodzenia w dalszej drodze i takiej działalności prospołecznej, społecznej. Bardzo dziękuję. Wywiad z Panią był naprawdę cudowny. Dziękuję bardzo. A Was, drogie osoby słuchające, bardzo zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Po więcej informacji o demokracji bezpośredniej z przeróżnych perspektyw, bo nie tylko osób młodej, ale też ich tych starszych w średnim wieku, do porównywania demokracji bezpośredniej z różnymi ideami i zderzania się z rzeczywistością zbadaną na przykład w różnych raportach. Z tej strony mówiła do Was Agata Kępa, redaktorka Lub Bezpośrednio, a dziś gościłam Natalię Karpowską, przewodniczącą jednego z samorządów uczniowskich w Opolu.